Witam, ja jestem Zenek, to jest Civka 6, ciąg dalszy rozgrywki z Rzymem, mamy turę 262. Tysięczny rok naszej ery. Pobudowałem trochę miast, na razie nie prowadzę żadnych wojen, ale Japończyk i Rosjanin są ewidentnie na mnie wkurzeni. Wybudowałem wiszące ogrody, teraz buduję kampus w Rzymie. No i lecimy dalej z kampusem. Gilgamesza Kiengi, Usharuru Kanaku! Lata dar. Anaku i Bridża Tibaku. Tibaku. Dobra. Pytanie, gdzie on się kisi? Co ja z tym osadnikiem mogę zrobić? Kogo posłać? Idziemy w tą stronę. Budowniczowie, ale gdzie oni są? Tutaj. Zapraszamy na te barany, kozy, owce czy inne konie. Tej barbanki zajmiemy w najbliższym czasie. Kampus 10 tur. Ile mam złota? 11 sztuk złota na turę. Może katapultę? Osadnicy 13. Osadników też nie potrzebuję, bo aż tak zbytnio nie będę się osadzał. Ale może katapulta. Dobra, tu jestem w stanie wejść tymi, kurczę, wojownikami nawet. Co teraz? A, ryż mam, to ogarniemy ryż. Proszę zagrodę. Poważna porażka, trochę lipa. Niech się fortyfikują. I teraz tak, osadnicy, no nie potrzebuję osadników. Trzy tury do... Dobra, zrobimy kampus. W tym miejscu. Siedem turek. Starożytne mury, czy ja chcę mury? Osiem tur do legionisty. Nie będzie legionista. Następna tura. Co on chce? Jednego kuca na 30 tur. Cztery sztuki złota. Nawet nie zła opcja. Mogę to wziąć. Pan osadnik. Czy ja chcę się tutaj budować? Przez rzekę przejść. Wejdę sobie przez rzekę. Tych robotników puścimy tutaj. Tą ekipę tutaj. Nie, to był błąd. Petra 12 tur. Spichę mogę wybudować. Nie wolno zapominać, że ludzie też się psują. Mechanika. No i mamy miasto kolejne. Lecznictwo. Matematyka, taktyka wojskowa. Budownictwo. Jazda konna. Edukacja. Termin. Może termin po prostu. Dzielnica przemysłowa. To będzie dobre. Termin można zrobić. Tu zrobimy sobie wodne dla produkcji. No dobra, serio. Dobra,
pożegnamy. Tym damy czuwanie. Następna turka. Taka droga fajna powstała przez terytorium rosyjskie. Pełen wypas, nie przejdę tą drogą, trochę lipa, powinno to... Szkoda, że to nie jest ogarnięte i to nie w moich w kulturach, w moich granicach kulturowych nie daje tej drogi, tylko daje najkrótszą trasę wybiera. Dobra, przyjąłem jednostkę barbarzyńców, to mi się podoba. Anglikom to nie pasuje? Japończykom też nie pasuje. Tu jest jeszcze wasze wysoko. Im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy... Wypuściłem strzałę w powietrze. Pucznictwo, ale grubo. Jazdę konną robię, to już muszę to opracować, świetnie. Biblioteka, dzielnica kulturowa, dzielnica świątynna, robię bibliotekę. Z osobnikami gdzieś się przejdę. Masz kuszników. Dobra, poróbmy tych kuszników czym prędzej. On chce ode mnie przyjmij żądanie, odrzuć żądanie. On chce ode mnie złota, zwariował. Żadna godzina życia. Nie możesz tak po prostu aresztować. Tutaj jest niewielka porażka, to trochę lipa. Można wycofać. Niech mi tu zbudują coś takiego. A osadnikami przejdziemy sobie w tym kierunku. Co on tutaj ma? Samuraje. Na bogato. 15 sztuk złota na turę. Ile tam złota było? 15 sztuk złota tylko? Trochę lipa. Gips. Dobra, zrobimy farmę. Cinet Itza, o kurczę, dwa to kultury ze wszystkich pól z lasem deszczowym tego miasta. A ile tych pól deszczowych mam? Trzy. Jeden do produkcji ze wszystkich pól z lasem deszczowym tego miasta można zbudować tylko w lesie deszczowym. Cztery do wiary, ale 51 turtów mnie trochę nie bawi. Budowniczowie, lubimy budowniczych tutaj. Tych awansuje do legionistów. Stąd można ewakuować. Następna turka. Rosjanin się denerwuje. Petra 12 tur cały czas. Dzielnica przemysłowa, biznesowa. Kusznicy, czy ja chcę kuszników? Ja tam katapultę jeszcze cały czas buduję chyba. Robimy sobie legion. Produkcja osadników już nie potrzebuje, czy nie Tica. Campus. 9 tur tylko, ekstra. Tutaj co oni zrobili? Katapultę. Ja myślę, że zrobię legionistę, bo ten Japończyk coś tak wygląda groźnie. Dobra, ta ekipa niech się tutaj fortyfikuje. W
tych gospodów ślemy tu. Tych można sfortyfikować. Tutaj nie ma wody nigdzie, Jesus Christ. Tutaj dopiero jest jakaś woda. Na pustyni, Boże, ale miasto będzie lipne. Kto tu powstał? Legionista? Ej, to fajne. Możemy jakiś legionista powstał. Troszkę traka lipa z tymi granicami, bo jestem po środku mapy i jestem otoczony z każdej strony przez jakiegoś gracza. Od północy, kurczę, przez Rosję. Tutaj od południa, kurczę, przez Japonię. Tutaj z kolei Anglia już się zaczyna jakaś. Ostia, co może ostia wybudować? Bibliotekę. Trzymanie, jedna sztuka złota, no dobra. Niech będzie biblioteka. A ci mogą budynki zrobić. Będę zwiedzał tym darmowym osadnikiem tą mapę. Zobaczymy, gdzie to się pobudować. Jacy barbarzyńcy, o czym ty mówisz? O, i tu jest już niezła opcja. Dobra, tych wycofamy do Rzymu. Tymi się wcielamy do Rzymu. Gdzie ja chcę przeznaczyć swojego emisariusza? Do Kandy wyślę, będziemy bawić się z wiarą. Następna turka. Karada, kokoro, tamashi o kitaen mono bushido o nari. Nanji no tabi wa izu kuni te sore o nasan ya. Co ty, gościu, majaczysz, Jezus Maria? Co on chce? 5 sztuk złota naturę. No, mogę przyjąć to. No, spróbujemy to odrzucić. Co? No to odrzucimy to. Szkoda. No, do widzenia. Wszyscy uczymy się rzemiosła. Dobra, powstał kolejny legionista. Dokąd go wysłać? Przejdźmy tutaj i wybuduję tu miasto. Ło, wow, to będzie kozackie miasto. Kidonki, co ja chcę zrobić? Taktyka wojskowa. Do 3 tury do strzemiona. Robimy strzemiona i spróbuję poupgrade'ować. Tutaj można by zrobić dzielnicę biznesową. W tym miejscu. Tak jest. Let's go w Rzymie. Nieraz mówiono, że nie wszystko złoto, co się świeci. To fajne. Jeden do złota, dwa punkty wszystkich. Uzyskać emisariusza miasta państw. Jeden do złota za każdego emisariusza w państwach miastach. Czy ja to chcę? Ale wtedy nie będę miał punktów emisariuszy chyba w ogóle. Turystyka, 4 natura. Gdzie ja mam punkty emisariuszy? Wielcy ludzie. Wielki naukowiec Isaac Newton. Nieznany gracz, ekstra.
Dobra. Przejdźmy sobie tymi legionistami. Rydwan może gdzieś przejechać. Tutaj. Niech się leczy. Nie wiem tylko, czy Anglik będziemy chciał atakować. To miasto nie ma żadnej ochrony. Cofajmy tych gości. Też. Na bogato miasto. Dobra. Co ja tu mogę wybudować? Dzielnica, kampus powstał, 7 tur. Cinetica 27 budowniczych. Foski zrobimy. A tu wybudujemy spichlerz. Spichlerz. Dobra, niech będzie spichlerz. Pomiędzy strzemieniem a ziemią o łaskę poprosiłem. I łaska została mi dana. Dobra, strzemiona zrobiona. A tu jest katapult. Dobra, to wyślemy ich tutaj. To jest Rydwan. Tak, niech się fortyfikuje. Teraz coś, co można by wynaleźć. Edukację, 5 tur. Inżynieria wojskowa. Ja myślę, że pójdę w roch strzelniczy. Dobra, ci niech się fortyfikują. Dzielnica biznesowa. Robimy dzielnicę biznesową, bo ze złotem jest krucho. 10 tur, trochę sporo. A tutaj budowniczowie, 5 tur. A tu już jest jedna ekipa budowniczych. No dobra, to damy sobie spokój z tą ekipą budowniczych. A zrobimy kampus, 12 tur. Dzielnica przemysłowa. Dzielnica przemysłową. Jakieś tej ruchy wojsk mogą zaobserwować. Nieprzyjemne. Ekipę puścimy w tą stronę. Tutaj bunkruje, w tej osti. Też się może bunkrować. Tych, kurczę, wyślemy na ryż. Produkcja, kampus 11. Turek. Petra 24, kampus. Dzielnicę przemysłową po prostu. Na pustyni. Let's go, będzie pustynna dzielnica przemysłowa. Twoja delegacja jest bardzo mile widziana. Ekstra. Twórz sercem. Buduj Budownictwo. Kampus targowiska. No to poproszę tam. Trzy tury. O, i mogę kolejnego kupka zrobić. To mi się podoba. Tartak. Wyślemy go tu. Tutaj zrobimy plantację. Na obszarach zalewowych trzeba by, kurczę, pobudować przecież te farmy. To jest sporo żarcia. Produkcja, kampus, dzielnica przemysłowa, dzielnica biznesowa. Ile mam złota? Kupiec dwie tury.
co ja robię w stolicy? Aha, tam robię jakiś przemysł. Robimy kupca Fosti. Co on chce tego złota ode mnie tyle? Przyjmij zadanie? Jakie zadanie? Do widzenia, panie. Nie mam czasu na twoje zadania. Tartak, jeden do produkcji. Albo wykosić te drzewa, ale tutaj... Tutaj jest jakieś wzgórze. Ja chcę tartaki tu budować. No dobra, nie będzie tartak. Jak to wygląda ta produkcja? To jest plus 3 do produkcji. No nieźle. O, jest kurczę metal. Tu by można wybudować robotnika. I go tam posłać. Co oni wybudowali? Proszę, spichlerz. Dobra, jest faremka. Następna tura. Jakaś religijna wojna tutaj się odbywa pomiędzy Japończykiem a... A, panie, do Kyoto możesz jechać, Petersburg. Wyślemy go tu. Teraz sobie już odpoczął, fajnie. Dobra, prześlemy go do Rzymu. Do kurca. I stąd będzie ruszał sobie na podbój świata. Jedź na to wzgórze i wybuduj mi... A ty, panie, zrób mi budynek. Dobra. Następna turka, czyli Notica. Ostia. Kampus zrobiony. Ile mam? 13 złota. Może Legion jeszcze jeden. Dobra, zrobimy Legion. Tą ekipę mogę awansować. Przebudzenie. O, żelaza potrzebuje. Aha, dobra. Trzeba wybudować na kopalnię. Żelaza tutaj w końcu. Czasy się zmieniły i wysyłanie poselstw przeszło do historii. O. Teraz musimy zakładać ambasady w państwach naszych przyjaciół i sojuszników. Zyski dzięki nim niewielką po... Prawo łączących was stosunków oraz zwiększenie poziomu widoczności dyplomacji o 1. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą wiadomości dyplomacji i plotek, by dowiedzieć się więcej na temat. Stałe ambasady zostają udostępnione wraz z opcją idei służby dyplomatycznej zastępują delegacje. Korzyści płynące ze stałych ambasad i delegacji nie komunikują się. Nie kumulują się. W dyplomacji istnieją dwa rodzaje problemów. Małe i duże. Te pierwsze znikają same. A z drugi... Który mamy rok w ogóle? 940 naszej ery. Świetnie. Dobra, gdzie go posłać teraz? To jest pytanie. Czy ja chcę z Rosjaninem wojnę? Nie wiem, czy chcę z Rosjaninem wojnę, czy z Japończykiem wojnę. Japończyk jest dość mocno ufortyfikowany. To będzie problematyczna ta wojenka. Łatwiejszy do podbicia byłby Rusak. Naprawdę. Kandy. Gdzie jest Kandy? Tutaj. 6 złota. Zanzibar, 6 złota. To jedziemy do Kandy. Kandy. Ten jeszcze żyje? Nie, już nie żyje chyba. Kułame. No Kułame będzie miało sporo żarcia. Nie powiem, już ma sporo żarcia. Następna piłka. Im bardziej nauka przenika do wojny, tym więcej. Inżynieria wojskowa. Zrobimy sobie kopalnię. Tą ekipę puścimy na żelazo, tak jest. I tu trzeba zrobić jeszcze jednego
Szpiega. No, szpiega, czy chcesz szpiega? Lubisz wykonywać tajnych misji w obcych miastach i ochrony tych miast przed szpiegami wroga. Dobra, zrobił sobie coś takiego. Osadnicy. Budowniczowie. No, dobra, budowniczych tutaj można zrobić. Wyślemy naszego emisariusza do Wakandy. Następna turka. Otwarte granice? Mogę przyjąć. Za jeden golda. Japończyk rycerzyków wykulał. Dobra. A ja mam prog strzelniczy. Na bogato. Dobra, tutaj jest mój tartak. Co ja chcę zrobić w stolicy? Szpiega, kuszników. Legend, dwie tury. Czy dzielnica przemysłowa? Lubimy dzielnicę przemysłową. O, w tym miejscu. Ostia, co może Ostia zrobić? Dzielnicę przemysłową też. A ci goście? Budowniczowie 9 tur. Dzielnicę przemysłową mogą zrobić. Powiedzmy tutaj. Nie, ja mam golda. Dałoby coś kupić. A, zajęli mi ten gips. Myślałem, że gips ogarnę. Dobra. Pobudujemy się tak. I jeszcze krowy. Dobra. Dobra, bo przesuwamy sobie tą armijkę trochę. Let's go. A to co się wydarzyło? O! Gorgoemi! Ha basileias ta spartas! Και hajemon ton helenon! Ha! Τι σε εσύ! Τι να νίκα χωριό τε σι αγγέλεϊν! Uznajmy Spartę. 15 sztuk złota na turę. I goście wyślemy tutaj. Ich można fortyfikować. Też. Też. Dzielnica przemysłowa. A, zrobimy targowisko. Dobra, ile mogę mieć? 3. 3 kupców mogę mieć. To wypas. Dobra, następna turka, ale następnej turki nie będzie, bo zakończę ten odcinek w tym momencie. Zobaczymy wynik. No, trochę awansowałem, ale Rosjanie nie spieszy cały czas. Gorgo. Wiktoria jest najsłabsza. Może Anglię najechać? Tylko musimy tu przerzucić strasznie dużo wojska, to trochę lipa jest. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, zastanowię się kogo atakować w tym odcinku. To tyle, dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym. Na razie, hej!